Mariol. Dzisiaj upieczemy piernik przekładany masą z manny oraz z drzemem wiśniowym. Bardzo smaczny. Można go przygotować kilka dni przed świętami i mamy jak znalazł takie pyszne ciało. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tego ciasta. Przygotujemy dzisiaj bardzo smaczne ciasto, czyli piernik przekładany. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Białka przekładamy do misy robota i ubijamy ze sztyptą soli na sztywno. Pianę odkładamy na bok. Do misy robota przekładamy masło oraz cukier i chwilę ucieramy. Dodajemy żółtka oraz rozpuszczony miód. Miksujemy. Teraz dodajemy śmietanę. 5 dużych łyżek. Mieszam. Teraz dodajemy kakao. Sotka i proszek do pieczenia. Przyprawa do piernika. Oraz mąka. Dokładnie mieszam. No i teraz będziemy dokładać pianę z białka. Ciasto mamy gotowe. Ciasto wykładamy na blaszkę wyłożoną papierem. Ciasto pieczemy około godziny w temperaturze 180-170 stopni, termoobieg lub góra-dół. Przygotujemy sobie teraz masę z manny. Do garnka wlejemy mleko, wsypiemy mannę, cukier i zagotujemy. Mannę odłożymy, aby całkowicie ostygła. Manna już się ugotowała, teraz odłożymy ją, żeby całkowicie ostygła. Ona wtedy zgęstnieje. Piernik musimy przeciąć na trzy części. Górną warstwę należy wyrównać albo ściąć. Ja sobie go ładnie tak przecięłam. Proszę, zobaczcie. Trzeba uważać, aby nie pęknął. On jest delikatny. No i teraz zrobimy masę. Do misy robota przekładamy masło. Będziemy ucierać z manną. Manna już wystygła, jest bardzo gęsta i po łyżce dodajemy do masy. Ucieramy. Masę należy spróbować, czy oby nie jest za mało słodka. Przepyszna. Nic nie trzeba więcej dodawać. Pierwszy blat ciasta smarujemy konfiturą z wiśni lub dżemem wiśniowym albo z czarnej porzeczki. W zależności co macie. Może być również czarna porzeczka. Ja mam dżem wiśniowy. Na pierwszy blat ciasta wykładamy część masy. Musimy ją podzielić na dwie części. Rozsmarowuję. Przykrywamy ciastem. Ponownie nakładamy drzem. Wykładamy resztę masy. Na górę, żeby ciasto nie było suche, ponownie drzem. Na piernik wylewam rozpuszczoną czekoladę. Rozsmarowuję. Ciasto daję do schłodzenia.
No i tak wygląda pierniczek. Jeszcze posypałam u góry kokosem. Możemy go teraz pokroić. Piernika wychodzi dużo. On jest wysoki, zobaczcie. Tak wygląda po pokrojeniu. Jeszcze spróbujemy tego pysznego ciasta. Pyszne. Masa rewelacyjna. Piernik jest mokry, nie jest suchy. Nie kruszy się. Ciasto bardzo smaczne, nie kruszy się. Idealne, przełożone dżemem, masą, do tego czekolada. Polecam Państwu na święta i nie tylko przygotować właśnie ten wypiek. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, bądźcie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.